pudełka, w którym jest tylko 6 kul białych i n kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 1/3 i my musimy obliczyć, ile jest kul czarnych, czyli ile jest równe n. Spróbujmy zapisać na początku prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. Gdybyśmy chcieli je obliczyć, to jak byśmy to zrobili? Należałoby podzielić liczbę kul białych, które mamy w pudełku, czyli 6, przez liczbę wszystkich kul, a wszystkich kul mamy 6 białych plus n czarnych. No i to jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. My wiemy, że to prawdopodobieństwo jest równe 1/3, no i z tego równania teraz bardzo łatwo możemy wyliczyć n. Wymnażamy równanie na krzyż, 6 razy 3 to będzie 18, równa się 1 razy 6 plus n, to po prostu 6 plus n, czyli z tego równania wynika, że n jest równe 18 minus 6, czyli 12. Zatem tyle mieliśmy kul czarnych i poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź D.